Cześć, więc dzisiaj z okazji Dnia Dziecka będę Wam czytała jeden rozdział z mojej najnowszej książki Nela na wyspie kangura i to będzie rozdział, czy kangury przychodzą na plażę, czyli ten tu, ten. No dobra, więc zaczynamy. Czy kangury przychodzą na plażę? Zastanawiałeś się kiedyś, gdzie można spotkać kangury? Czy kangury pływają? Czy przychodzą na plażę? Byłam bardzo zdziwiona, gdy dowiedziałam się, że na wyspie kangura można je spotkać nie tylko w buszu, ale właśnie również na plaży. Dziś pojedziemy więc sprawdzić, czy kangury naprawdę tam przychodzą. Co o tym sądzisz? Czy to dobry pomysł? Pojedziesz ze mną? Tego dnia skierowałam się w stronę wybrzeża. Niebo było wyjątkowo błękitne. Słońce mocno świeciło i tylko gdzieniegdzie widać było białe obłoczki. Wisiały na niebieskim tle, jak kawałek waty, którą ktoś rozciągnął w dwie strony na boki i trzymały się między sobą tylko na cieniutkich niteczkach. Jakby taką watę podnieść do góry w kierunku nieba i przez nią spojrzeć, można by zobaczyć prześwitujący błękit. Właśnie na taki obrazek patrzyłam przez okno samochodu, który kierował się na południe wyspy. Chociaż wyspa Kangura ma 509 km linii brzegowej, to nie wszędzie można dojechać nad morze. Część wybrzeża ukrywa się za ostrymi kamiennymi klifami. Dodatkowo część plaż jest teraz zamknięta. Nie można do nich dojechać właśnie z powodu niedawnych pożarów i zniszczeń. Dowiedziałam się, że są jednak pewne miejsca na wybrzeżu, gdzie można wejść. I właśnie tam skierowałam swoją wyprawę. Będziemy mogli sprawdzić, po pierwsze, czy kangury przechodzą na plażę, czy to tylko żarty. I po drugie, czy ich dom przy plaży, czyli busz, nie został zniszczony. Dojechałam na plażę. Poszłam do punktu obserwacyjnego, z którego można było zobaczyć całą zatokę. Widok był niesamowity. Granatowe morze na horyzoncie stykało się z błękitnym niebem. W oddali woda wydawała się spokojna, ale im bliżej brzegu, tym bardziej falowała i zwijała się, tworząc morskie kołtuny. Fale próbowały wejść coraz głębiej w ląd. Miałam wrażenie, że chcą dosięgnąć wydm zaczynających się kilkanaście metrów dalej. Wydawało się, że morze patrzy groźnym okiem na ląd. Pienistymi dłońmi próbuje ściągnąć do siebie jak najwięcej piasku. Ale ciągle mu się nie udaje, zupełnie niczym Syzyf, który toczy nieustannie swój głaz pod górę. Tak król morza o tysiącu dłoni z piany skazany jest na nieudolne zagarnianie lądu do oceanu. To cudowny widok, pomyślałam i postanowiłam zostać w tym miejscu chwilę dłużej. Nie wiem dlaczego, ale ocean niby zawsze taki sam za każdym razem mnie fascynuje. A może hipnotyzuje? Uwielbiam na niego patrzeć. Czuję się wtedy bezpiecznie i jest mi przyjemnie. Czy ty też lubisz patrzeć na morze? I za każdym razem podoba ci się tak bardzo, jak za pierwszym razem. Było cudownie. Z przodu docierała do mnie bryza, słone morskie drobinki, niesione podmuchami wiatru. Z tyłu natomiast dobiegał niesamowity zapach eukaliptusów, który unosił się nad rozpaloną suchą ziemią i podążał w powietrzu tam, gdzie wiatr go zagonił. Trudno opisać ten niesamowity zapach i uczucie, gdy bryza i eukaliptusowy aromat połączą się ze sobą. Przenikają tak głęboko. Wciągałam powietrze nosem i każdy oddech był niespotykany, świeży, rześki, dziki i wolny. To są najpiękniejsze zapachy na świecie, pomyślałam. Zapachy nowo poznanej przyrody i nowego miejsca, które w połączeniu z obrazem tworzą niezapomniane wspomnienia. Ledwo to pomyślałam, kiedy nagle coś zobaczyłam. Ciemne kształty unoszące się przy powierzchni na granatowej części oceanu. Chyba coś widzę, stwierdziłam i zmrużyłam oczy. Tak, muszę znaleźć ten kształt. Coś wyraźnie pływało przy powierzchni, ale bardzo, bardzo daleko. Na granatowej części morza, gdzie było już bardzo, bardzo głęboko. Nie spuszczałam wzroku z dziwnego kształtu. Nagle kształt rozdzielił się na wiele mniejszych plamek. O! Powiedziałam zadowolona. Chyba wiem, co to jest. To są delfiny, ale mamy szczęście. Jest cała rodzina. Patrzyłam na delfiny i nie spuszczałam z nich wzroku. Ciekawa byłam, co kombinują i jaki to gatunek. Czytałam, że u wybrzeży wyspy Kangura żyją dwa gatunki. Jeden jest częściej spotykany, a drugi rzadziej. Pierwszy gatunek to delfin butlonosy.
czyli ten, tu, te duże delfiny, które zazwyczaj, jak sobie wyobrażacie, mówicie delfin, to wyobrażacie, pojawia się wam przed oczami właśnie ich obrazek, bo są najbardziej znane, a drugi to delfin zwyczajny. I macie tutaj takie małe zdjęcie. Tutaj wam trochę o nich opowiem. Delfin butlonos żyje tutaj. To jest obszar jego występowania. Delfin zwyczajny żyje tylko tu i właśnie tu, gdzie jest wyspa Kangura. No i jeszcze obok Japonii. Lubi jeść ryby i kalmary. Tutaj macie kalmara, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda. Delfin butlonosy jest większy od delfina zwyczajnego. Tutaj macie porównanie do człowieka. I tutaj takie porównanie do człowieka. I delfin właśnie butlonosy, czyli ten większy, jest łatwiej spotykany, bo jest ich bardzo dużo. Obserwowałam przesuwające się pod wodą ciemne kształty. Płynęły w lewą stronę zatoki. Spojrzałam nieco dalej i zobaczyłam surfera. Australijczycy są znani z zamiłowania do surfowania na wielkich morskich falach. Wypływają w morze na desce i czekają, aż nadejdzie duża fala, na której mogą spłynąć stojąc na desce surfingowej. Nie minęła chwila, a ciemne kształty były już przy surferze, który na początku chyba trochę się ich przestraszył, bo myślał, że to rekiny, ale po chwili zaczął się z nimi bawić. Delfiny bardzo chciały ścigać się z człowiekiem i czekały z nim na falę, aby później dać się ponieść w kierunku brzegu. Tutaj macie różne zdjęcia delfinów z surferem. Ja patrzyłam na to wszystko z góry, z tego punktu widokowego i to było naprawdę piękne. Strasznie żałowałam, że mnie tam nie ma, chciałabym tam z nimi pływać i nawet myślałam, że o, może jak teraz szybko zbiegnę na sam dół klifu i wskoczę do wody, to może dopłynę na czas tam do nich, ale tego nie zrobiłam. Delfinów było kilkadziesiąt. Kawałek dalej od brzegu była jeszcze jedna grupka, a wśród nich małe delfiniątka. Były cudowne. Każde pływało obok swojej mamy, zaczepiało ją i chciało się z nią bawić. Mama odwzajemniała czułości i bawiła się ze swoim dzieckiem. Delfiny pościgały się trochę z surferem i za każdym razem wygrywały. Gdyby startowały w zawodach, na pewno byłyby najlepszymi i najszybszymi surferami na świecie. Ciekawe, jak wyglądałyby podwodne nagrody, medale czy puchary, które mogłyby zdobyć delfiny. Może tak? Tutaj macie takie zdjęcie. Delfiny chyba doszły do wniosku, że popłyną dalej szukać innych towarzyszy zabawy. Udały się za klif i zniknęły z pola widzenia. Czas poszukać kangurów, powiedziałam i rozejrzałam się. Gdzie jest zejście na plażę? Pomyślałam. Zauważyłam z boku wąskie drewniane schody. Były zbudowane tak, że opierały się o zbocze wydm. Piasek w pewnych miejscach zasypywał stopnie. Piaszczyste schody? Super, myślałam. To idealne rozwiązanie. Zdjęłam buty i pobiegłam w kierunku zejścia. Uff, chodzić boso, uwielbiam to. Czuję wtedy całą ziemię pod stopami. I bieganie po piasku jest najlepsze. Zeszłam szybko po schodach i w jednej chwili znalazłam się na dole. Plaża była bardzo długa i niby widać było jej koniec, ale był on hen daleko. Wydawało się, że jakbym chciała ją przejść całą, zajęłoby to kilka godzin. Ruszyłam przed siebie. Będę szukać śladów kangurów, stwierdziłam. Przecież po to tu przyjechałam. Na szczęście ta część wyspy uratowała się przed pożarami, a naszym celem jest sprawdzenie, czy populacja kangurów dalej tu występuje i czy wszystko jest w porządku. Szłam po piasku i rozglądałam się, ale wszędzie był nietknięty. Nikt po nim nie chodził, ani ludzie, ani zwierzęta. Ciekawe, czy one tu są? Zastanawiałam się. Ale nie mogłam przecież ich zawołać. Jeżeli tak, to na pewno wystraszą się i uciekną, jak usłyszą wołanie. A my chcemy przecież je zobaczyć, stwierdziłam. Szłam wzdłuż plaży i wypatrywałam śladów. Niestety, przez ponad godzinę nic nie mogłam znaleźć. Zmartwiłam się i usiadłam na zboczu wydmy. Odpocznę chwilę, pomyślałam i nagle coś zobaczyłam. Kawałeczek nad wydmą był mały piaskowy wąwóz. Wydawało mi się, że prowadzi tam jakaś ścieżka. Sądzę, że gdybym była kangurem, to skakałabym właśnie takimi ścieżkami, pomyślałam. Muszę to sprawdzić. Poszłam w kierunku wąwozu i chyba dobrze zrobiłam, bo już po chwili zobaczyłam dziwne ślady. Tylko jak rozpoznać, czy to właśnie ślady, których szukamy? A jak myślisz,
Jak wyglądają ślady kangura na piasku? Żeby poznać ślady kangura, musimy wiedzieć, jak kangur się porusza, a to wcale nie jest takie oczywiste. Niektórzy mówią, że kangur skacze. To prawda, ale jak skacze? Zostawia dwa ślady, dwóch tylnych łapek? A może pomaga sobie przednimi łapkami? Wtedy zostawiłyby cztery ślady, dwa przednie i dwa tylne. Zobacz, pokażę Ci, jak wygląda odcisk kangura na piasku. Tu macie takie ślady i teraz zobaczcie, tu są dwa ślady przednich łapek, czyli te mniejsze, tu są dwa duże, ale jest jeszcze piąty. I czym jest ten piąty? Ten piąty jest właśnie ogon, bo podpiera się na dwóch przednich łapkach i na ogonie i tak się porusza właśnie, więc tak naprawdę porusza się na pięciu kończynach, a jak biegnie, to wtedy skacze tylko na tylnych łapach. Poszłam za śladami, kierowałam się jeszcze wyżej na wydmy. Podchodziłam cichutko i jak byłam już na samej górze, lekko wystawiłam głowę. Czujnie obserwowałam otoczenie, ale to chyba bardziej otoczenie obserwowało mnie. Kangur był niedaleko i przyglądał mi się ze zdziwieniem, jakby chciał powiedzieć, co ona tam wyprawia, co tam takiego jest. Siedział sobie w krzakach i na mnie spoglądał. Po chwili kicnął sobie do przodu, ale nie był sam. Razem z nim kicał mały kangurek. Ojej, powiedziałam, jesteś mamą kangurzycą. Kangury były szczęśliwe, skakały po piaskach i widać było, że są zdrowe i najedzone. Teraz wiem już na pewno, że kangury przechodzą na plażę i nie jest to wcale żart. Cieszę się, że ocalała część wyspy, tętniła życiem. Myślę, że zwierzęta dużo bardziej doceniają to, co je otacza, niż czasami ludzie. I to jest już koniec rozdziału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że książka cała będzie Wam się podobała. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego Dnia Dziecka i możecie oglądać moje przygody na TVP ABC. Pa, pa!